Dzień dobry, dzień dobry. Kolejne 5 dni spędzimy na zwiedzaniu jednego z najpiękniejszych regionów Sri Lanki. Teraz musimy jeszcze wspiąć się z powrotem na górę po takim stromym zboczu, który musieliśmy zejść. Będziemy przemierzać górskie tereny w poszukiwaniu pięknych widoków. Nie powstrzyma nas nawet awaria naszego skuterka. Stało się, proszę Państwa, najgorsze, co się stać mogło. Dzień dobry, witamy drugiego dnia w Ela. W naszym hotelu mamy w cenie pokoju siedanko. Zaraz wam pokażę, co się na nie składa. Jaki wielki kosz. Wszystko to jest przykryte. O, cholipka. Co tutaj mamy? Tościki, całą kubkę. Arbuz i papaja. Mamy dżem, mamy jakieś naleśniki, to pewnie są roti. Mamy jajeczka i mamy jeszcze herbatę. Od czego zaczynasz dzisiejszy dzionek? Zimno. Zimno? No chyba jest 18 stopni, to w porównaniu do 30 nad morzem jest zimno. Ojej, no chyba się skurczę. Zrobiłbym kawę, ale czajnik jest brudny w środku, trzeba go umyć najpierw. Czym jest brudny? Kurz. Tak. Jajeczko. Ale mamy herbatę. Co taka mina nie zadowolona? Nie wyspałam się. No gościa. Biurka. My już jesteśmy, proszę Państwa, po śniadaniu, niestety kiepskim, także będziemy musieli gdzieś tam na mieście sobie coś dojeść. Mamy wypożyczony z naszego hotelu skuter na 2 dni. Płacimy po 2,5 tysiąca rupii za jeden dzień i mamy w planach dzisiaj odwiedzenie kilku takich ciekawych miejsc w Eli i w okolicy. Zobaczymy też, jak to nam wyjdzie czasowo. Dzisiaj pokażemy Wam 3 piękne miejscówki. Jeszcze nie mówiłem o tym w Milenie, ale mam taki pomysł, żeby dzisiejszy dzień zakończyć zachodem słońca w bardzo mega pięknym miejscu, ale tam trzeba sobie troszeczkę powędrować. A my tymczasem pakujemy plecaczki, schodzimy na dół i ruszamy w drogę, bo skuterek już czeka. Patryczek sobie jedzie, a ja sobie idę, bo nie ufam mu. A tutaj właśnie, teraz już widzimy ten most, ale jak szłam tutaj, bo tutaj też są pola herbaty i już... ale stęka masakra. Chodzi o to, że tutaj panie zbierające herbaty po prostu są ustawione i biorą pieniądze za zdjęcia. Tak, to chciałam wam powiedzieć. Robi, wysadź go. Dobra. Dojechaliśmy już, proszę Państwa, na miejsce, droga, a zwłaszcza ostatnie odcinki nie były najlepsze. Trzeba było ten skuter mocno na hamulcach i powoli zjeżdżać w dół. Ale jesteśmy już na miejscu, ja już widzę most, jest dość sporo ludzi, ale jest też dość późna godzina, więc nie ma się co dziwić. A jeszcze taka informacja ważna, za parking tutaj zapłaciliśmy 100 rupii. Nie ma tam chyba żadnych ograniczeń, złotóweczka, może nawet troszeczkę ponad złotówkę, a mamy skuter zaparkowany w bezpiecznym miejscu i schodzimy teraz już na most. Jesteśmy na miejscu i dostaliśmy informację, że most, nie most, pociąg, że za chwilę będzie jechał i że ludzie muszą z mostu zejść. Dostaliśmy info, tak? No, tak mówiłaś. Pociąg tutaj jeździ co 3 godziny, także wpasowaliśmy się idealnie w czas, bo przyszliśmy i już jedzie. Teraz, proszę Państwa, schodzimy na dół, przespacerować się po pomoście i porobić jakieś fajne foteczki w jego otoczeniu. A most? Przypomina trochę ten Harry'ego Pottera w Szkocji, nie? Grand Finan, no. Taki sam styl architektoniczny. No i proszę Państwa, dotarliśmy na miejsce. Mamy za sobą ten piękny 9-filarowy most. I jak mówiliśmy, że przypomina nam taki jeden, który znajduje się w Szkocji, to mieliśmy rację. Ten most jest przykładem kolonialnej architektury i został wybudowany przez lokalnego inżyniera we współpracy z Brytyjczykami. Także brytyjska robota, most taki sam, nawet w taki sam sposób jest brudny. Nawet Harry Potter w nim jechał. I nawet Harry Potter kiedyś w nim jechał. Takim samym, ale innym.
jak ktoś lubi takie klimaty, wiecie, takie mocno turystyczne, to to miejsce jest idealne, bo są tutaj i knajpki, i można się kokosa napić, jest dużo ludzi, i są palmy, i jest most, i jest pociąg, i dronem. O, i dronem nie można latać, chcieliśmy polatać, ale nie można. Są tutaj znaki takie dwa. Chociaż ziomek tam z góry poleciał i już go tutaj atakują, latają, ochraniacze latają za nim i go atakują. No nie można, jest zakaz. Także, szkoda. No, ale może jakieś fajne ujęcie z neta znajdziemy, takie wiecie. Bezpłatne do wykorzystania. Bezpłatne do wykorzystania, to wam pokażemy, jak to świetnie wygląda, bo z góry to po prostu wygląda mega. No, chociaż nie przebije to szkockiego mostu Harry'ego Pottera. Bo tam jechał Harry Potter, a tu nie jedzie. Most ten, proszę państwa, został wybudowany w 1921 roku. Jego wysokość to 24 metry. Jego wysokość, książę, most. Szerokość to 7,8 metra, a wysokość 24 metry, także jeżeli ktoś spadłby w dół, no to słabo. No. Słabo, także trzeba uważać. Ale jest 9 tych takich filarów, 9 łuków, stąd też wzięła się nazwa. 9-filarowy łukowy most. A tutaj wokół mostu, proszę państwa, znajdują się pola herbaciane. Ze słynnej lankijskiej, cejlońskiej herbaty. Co? Lubisz pić herbatę? Tak, niby mają dobrą herbatę, a dzisiaj do śniadania nam podali takie trochę lury, nie? No bo to pewnie ta, z torebek. Earl Grey. Earl Grey. A to Lipton wszędzie i Dilma. Ale dalej zobaczcie, jakie są fajne, nie wiem, kabinki, domeczki, że z takim widoczkiem można się budzić zachód słońca, wschód słońca, jeżeli oczywiście ktoś ma ochotę wstawać, bo to wcale nie taka fajna, lekka sprawa. Tak, proszę państwa, wygląda ten most z drugiej strony, z tej łatwo dostępnej, nie trzeba nigdzie wchodzić, schodzić. A jak widzisz, ile tam roba śniące to lata tam? Pszczoły może. Widzisz to? A no. Co nie to wiem, jest? Czy to będzie widać. Chyba pszczoły. Bo tam było na karteczce napisane, że nie można latać dronem, a jak się lata, to trzeba uważać na pszczoły. O. Nie wiem, czy je widać. Widać. No to proszę państwa, starczy już tego mostu. Teraz musimy jeszcze wspiąć się z powrotem na górę po takim stromym zboczu, który musieliśmy zejść. Nie wygląda to najlepiej, ale powoli, powoli sobie wejdziemy. O, jest skuterek, nie ukradli. I w cieniu. Zmęczyłam się. Ta? Jedziemy do domu na kawę. Spoko, to zapraszam, ja stawiam dzisiaj. Stało się, proszę państwa, najgorsze, co się stać mogło. Dojechaliśmy skuterkiem na punkt widokowy, zostawiliśmy go na parkingu, wszystko było spoko. Wracamy, a patrzymy, laczek. Nie ma powietrza w oponie i co tutaj teraz robić? Na szczęście ziomek, u którego zostawiliśmy skuterek na parkingu, napompował nam oponę. Zrobił, że jakoś to tam działa i teraz musimy jechać gdzieś do jakiegoś warsztatu i na szybko to naprawić. I przypomniało nam się te wszystkie przeboje wietnamskie z naszym motorem, gdzie co chwilę mieliśmy dosłownie laczka. Był dzień, gdzie mieliśmy dwa razy taką samą usterkę. Ale co pan zrobisz, jak nic pan nie zrobisz? Trzeba naprawić i jechać dalej. A żeby, proszę państwa, skuterek mógł lepiej jechać po tych kiepskich drogach, to musieliśmy się rozdzielić. Ja pojechałem sam do przodu, a Milena maszeruje. Ale tutaj już możemy jechać dalej normalnie, bo jest spoko droga i byle do warsztatu. Znaleźliśmy, proszę państwa, bardzo fajny punkt widokowy przy drodze, także odpalamy sobie drona, polatamy tutaj, nie trąbimy i zobaczmy te piękne widoczki z góry. Te widoczki za mną to przypominają mi trochę Wietnam, nie Patryk? No i troszeczkę Minkę w Kolumbii, bo tam też było tak spoko. W górach były wodospady, tutaj też za chwilę jedziemy na wodospad, fajny. No, jest naprawdę wow. Mega miejscówka. Widoczki jak z bajki. Jak z Indiana Jonesa.
zaparkowaliśmy i proszę bardzo, strażnik jest. Jaką będzie... ma grzybkę, patrz. No, taką modną. I tu następny. Przyjechaliśmy na wodospad, a pierwszy wodospad. A pierwszą atrakcją nie jest sam wodospad, tylko małpki. Jak ci się podoba wodospadzik? Fajny, ładny, wysoki. Wysoki bardzo, no? Bardzo wysoki i fajny. Ładnie w ogóle tutaj jest, nie? No, a w ogóle te małpki jakieś śmieszne latające. No, małpy. Ja też czuję, że nieraz został tutaj ktoś ugryziony przez taką małpiatkę. Nie? No, myślę, że nieraz. One lubią. Poza wodospadem jest też tutaj mnóstwo sklepów z pamiątkami i są też restauracje, także jeśli ktoś przyjedzie tutaj na głodnego, to na pewno znajdzie miejsce, gdzie będzie mógł sobie coś zjeść, ale my z kolacją wstrzymamy się, aż wrócimy do Eli. Tam wydaje mi się, że będzie lepiej, a ten wodospad naprawdę wygląda mega konkretnie, fajnie, super, w ogóle elegancko. I tak na szybko obliczając, wydaje mi się, że jest to jeden z najwyższych, o ile nie najwyższy wodospad, jaki widzieliśmy w życiu, bo naprawdę... No i po co tak trąbisz, chłopie? No, jeden z najwyższych. Sprawdzę to i dam wam jeszcze znać. Patrzcie, mają stoiska z jedzeniem, ale coś mi się wydaje, jak się tylko coś kupi, to zaraz małpy się do tego dopadną. Bo one takie francowate trochę są i lubią się rzucić na takie jedzenie. Właśnie mówiłam, że pewnie nieraz już tutaj ktoś został ugryziony przez małpę i właśnie babeczka próbowała sobie zrobić selfie z małpą, no i małpka się wkurzyła i babeczkę chwyciła tak z pazurami. Dobrze, że nie zębami, bo mogło się to by skończyć źle, a tutaj wrzucam wam zdjęcie, jak wygląda ugryzienie no małpy. One są fajne, słodkie, ale z daleka, nie z bliska. No tak jest. Trzeba, proszę państwa, przede wszystkim z rozwagą do małp się nie uśmiechamy, nie wystawiamy zębów, no i nie karmimy przede wszystkim, a to jest i tak zbyt wiele dla niewielu ludzi, dla niektórych ludzi. Zobacz. Co? Maszak. Nie sami byśmy zostali ofiarą małpy. Ciśle nad głową skoczyła. O, tu siedzi. Kubańczyk. Dzień, proszę państwa, kończymy takim pięknym zachodem słońca i lecimy coś zjeść. A jakiś masz pomysł, co będziemy dzisiaj jeść? Tak, będziemy jeść ryż, warzywa i kurczaczka. Wczoraj widziałam, że taka babeczka sobie zamówiła i to tak ładnie wyglądało, że ja chcę dzisiaj to samo zjeść. No to co, to ruszamy w drogę. No. Jesteśmy już, proszę państwa, w restauracji. Powiem wam, jak wyglądają ceny. Pakiety śniadaniowe, około 1000 rupii. Ryż z curry 700, 1000. Roti z curry 850. Roti od 200 do 650. A roti mają dobre? Czy średnie mają te roti? Średnie mają właśnie te roti. A z takich rzeczy, które najbardziej nas interesują, wczoraj miałem garlic rice z potato curry i pastą chili i to kosztuje około 1000, curry od 200 do 450. Są też omlety od 600 do 1000. Dania pikantne około 1000-1700. No i są też deserki 750-950. Zaraz wam powiem, co sobie wybierze. Jak ci smakuje? Wybrałaś dobrze? No, to jest właśnie to, co wczoraj ta pani jadła i jest naprawdę spoko. I w ogóle ta restauracja jest fajna, dużo ludzi tutaj jest, co wieczór jest dużo ludzi. No i jedzenie jest spoko, tylko roti takie trochę średnie, jedliśmy lepsze niż tutaj, nie? No, jedliśmy lepsze, no. Ale ogólnie dania i atmosfera mega, polecam. Polecasz. Milena Szkerman. To smacznego. No i mamy deserek, wleciał. Lody z miodem i z orzeszkami. Nie, to nie są lody. A co to jest? To jest właśnie panna cotta jakby. A jak to smakuje? Jak panna cotta.
Bo to chyba jakieś jest inne, to czytamy i napiszemy gdzieś pod spodem. To jest... nie wiem, co to jest. Nie wiesz, co to jest, ale dobre? To jest coś w stylu takiego greckiego deseru, jak oni podają właśnie jogurt grecki do tego miód. Aha, no to wiem, co pamiętam. Ale to jest bardziej taka pana kota. To jeszcze czekamy na moje. Mamy jeszcze roti z czekoladą i z bananami. Rób jeszcze jeden test. Taki uczciwy, bez oszukiwania. No ale co? Rzetelny. A tam to nie oszukałam, przecież mi smakowało. Ale roti. Lepsze jak wczoraj? Nie. Nie? Takie same? Nie no, nie, coś ten, suche bardzo tutaj mają to roti. Zawsze jest takie fajne, dobre. Ale tutaj jest suche dość. No, ale nie wiem. Ogólnie nie jest złe, ale jedliśmy lepsze, no. Tym razem zabrakło nam czasu, aby wejść na Little's Adam Peak, ale z pewnością nie odpuścimy sobie tak ciekawej wędrówki. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.